Dziękuję, pani marszałek. Wysoki Sejmie, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko klubu o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci. Jednym z utrapień polskiej codzienności wymienianym w raportach dotyczących oceny jakości życia Polek i Polaków jest przekonanie o niskiej jakości stanowionego prawa, której skutkiem jest konieczność wprowadzania niezbędnych poprawek, często dezorganizujących pracę instytucji, a na pewno uprzykrzających funkcjonowanie obywatelek i obywateli. Ten stan ma wpływ na postrzeganie naszej pracy i przyczynia się do niestety bardzo niskiej pozycji polityka parlamentarzysty w rankingach społecznego uznania. Ta ocena jest, musimy przyznać, często prawdziwa. Dlatego, gdy do laski marszałkowskiej wpływa projekt legislacji tak dogłębnie i wszechstronnie przemyślany i przygotowany, poparty analizą prawną, medyczną i socjologiczną, proszę pozwolić mi na wyrażenie uznania dla posłanki wnioskodawczyni i wszystkich osób, dzięki którym ten projekt w tym kształcie otrzymaliśmy. Niską ocenę naszej pracy powoduje także to, że zdarza się, że trafiające pod obrady Sejmu projekty przygotowywane są z pobudek czysto populistycznych, dla zdobycia głosów. Projekt zawarty w druku 1469 jest wolny także i od tej wady. Projektowane rozwiązania dotyczą niewielkiej stosunkowo liczby osób i ich uchwalenie nie będzie zapewne miało wpływu na wynik wyborczy tego czy tamtego ugrupowania, ale i na tym polega znaczenie przedłożenia. Przyczyni się do rozwiązania dramatycznych problemów ludzi. Ludzi, którzy pozbawieni takiej regulacji prawnej skazani są na ból, cierpienie, dyskryminację i poniżenie. Ta ustawa, jeśli Wysoka Izba zdecyduje się uchwalić, stanie się aktem prawnym przywracającym wiarę w to, że Polska chce być państwem realizującym podstawowe prawa człowieka w odniesieniu do wszystkich, a nie tylko dowolnie i to z przyczyn ideologicznych albo populistycznych wybranych ludzi. Nie będę tutaj omawiał całości przedłożenia, dokonała tego wnioskodawczyni. Jest ono wyczerpująco i niezwykle jasno omówione w uzasadnieniu projektu. Chciałbym tylko wskazać na dwie kwestie, przy czym obie postrzegam jako równie ważne. Projekt, budując prawne podstawy rozwiązania problemów życiowych i społecznych osób transseksualnych w sposób pozwalający im na korzystanie z pełni praw człowieka, czyni to nie tylko nie umniejszając w żaden, nawet najmniejszy sposób praw i godności innych osób, ale wręcz przeciwnie, chroni je w sposób najbardziej skuteczny, z ogromnym wyczuciem i delikatnością. Autorzy przedłożenia mają bowiem świadomość, że materia, którą chcą uregulować, jest delikatna i dotyczy intymnej i najbardziej osobistej sfery życia człowieka. Chęć nieuszczuplenia dóbr przypisanych do wszystkich, a nie tylko do osób zainteresowanych wprowadzeniem nowej regulacji prawnej, doprowadziła wnioskodawców aż do stwierdzenia, że kwestia finansowania stosowanych w procesie uzgadniania płci procedur medycznych ma charakter drugoplanowy i może być rozwiązana w akcie niższej niż ustawa rangi. To znaczące, należy to przecież odczytać. Pozwólcie nam żyć godnie, nawet gdybyśmy mieli za naszą godność sami płacić. Nieczęsto spotyka się dzisiaj takie samoograniczenie i taką postawę wśród ludzi. I druga sprawa. Przedstawiony projekt pokazuje, a to w Polsce jest niestety bardzo rzadko spotykane, jak chronić prawa i interesy dzieci, nie umniejszając w żadnej mierze praw rodziców i chroniąc życiowe interesy rodziny. Bowiem, jeśli przyjmiemy proponowane w przedłożeniu rozwiązania, stworzymy warunki pomocy i wsparcia wszystkim rodzinom, w których urodzą się dzieci, których płeć genitalna nie może być jednoznacznie określona lub posiadające cechy genitalne obu płci. A takiej pomocy i wsparcia potrzebują i rodzące się dzieci, i ich rodzice, i wszyscy członkowie ich rodzin. Przyjmując proponowane rozwiązania, uchronimy dzieci przed nieodwracalnymi albo trudno odwracalnymi skutkami zbyt wcześnie, choć w dobrej wierze, podjętej interwencji medycznej. Dzieci to ludzie i mają od urodzenia wszelkie prawa człowieka, a my mamy obowiązek zagwarantować ich przestrzeganie. Klub Sojuszy Lewicy Demokratycznej, mając na uwadze drogie lewicy przesłanie ochrony podstawowych praw człowieka i obowiązek tworzenia
prawa dobrej jakości, odpowiadającego ludzkim potrzebom i aspiracjom, opowiada się za skierowaniem przedłożenia do dalszych prac parlamentarnych i jak najszybszego uchwalenia ustawy w proponowanym brzmieniu. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle.